Witajcie! Tak jak powiedziałem, kolejny odcinek. Spróbujemy zamontować dzisiaj tuleję do 60. Nigdy w życiu tego nie robiłem, więc wszystko przede mną. Także zobaczymy, jak to się uda. Tu jest oczywiście pasta, którą polecaliście. Jeszcze taki dziubek do smarowania tam. Okej. Dobra, zakładamy kamerę. Dobra, zapieczętowana. Teraz najważniejsza rzecz to jest odtłuścić. Odtłuścić to, co tam jest. Muszę wam powiedzieć, że nie czuję się pewnie z tą robotą, bo o ile gdyby ktoś tutaj jeszcze był koło mnie, co się na tym zna, byłoby fajnie. Ale ponieważ nikogo takiego nie ma, a ja robię to pierwszy raz w życiu, to nie daje żadnej gwarancji, jak to będzie wyglądało, jaki będzie tego efekt. Łożesz ty. W każdym razie odtłuścić należy. Używam acetonu w tym celu. Mam nadzieję, że to nie wystarczy. Muszę wziąć drugą szmatkę. Aceton, pamiętajcie, że on pieruńsko szybko paruje, więc nie wolno go zostawiać na wierzchu. Jeszcze tu skorzystamy z tej strony. O, słuchajcie, dzwoniłem jeszcze do sklepu. Potrzebuję opaski tej do tego tutaj. To takie lipne jest. Żeby te tłoki zapakować. No, potrzebuję jeszcze jedną szmatkę, bo to będzie inaczej kiszka. A żeś ty, co to? No patrz. O. Uparte nie chciało się rozedrzeć. Jeszcze powtórka. Chodzi o to, że jak mam to tam zrobić i mam to zrobić sam, to muszę to zrobić super ekstra dokładnie. A o to chodzi, że może i by nie trzeba było tego tak super dokładnie robić, ale ponieważ nie mam na ten temat pojęcia żadnego, to wolę to zrobić super dokładnie, żeby nie do tego nie wracać już. O, a już jest lepiej. Jeszcze jedna szmatka, powinno być już czysto. O, no prawie elegancko.
Nie, no już czysto jest, dobra. Skoro mamy czysto, to możemy się zabrać za pastę. Pyk, ożeż ty, aż taka? Nie wiedziałem. Tu jest dziurka, ale ona jest troszeczkę za mała. O! Teraz będzie dobra. No i cała rzecz w tym, żeby to tam wcisnąć. O, jest. Kurczę, żebym ja to wiedział, o co tu chodzi. To byłoby dużo, dużo łatwiej. Będę musiał to chyba palcem tam jeszcze. Na szczęście, słuchajcie, kupiłem w Niemczech taką pastę do masakrycznie zabrudzonych rąk. No i ja to teraz użyję do tego autentycznie palców, dłonią to zrobię, ręką, i w razie czego to sprawdzę od razu pastę tą do rąk. Dobra, jest dookoła. To trzeba zdjąć. Zakręcić. Nie wiem, na ile ta pasta, jak ona wysycha. Nie wiem, jak to funkcjonuje, ale patrzcie, zaraz zobaczymy, co się stanie. Wyczuwam, słuchajcie, że nie doszło to jeszcze tak do końca. Ja bym to jeszcze tam wcisnął trochę. Nie wiem, czy to jest taki materiał, który twardnieje pod wpływem tego, jak to zostanie, czy nie. Ponieważ tą za pierwszym razem wcisnąłem w tą szczelinę, co tam jest, to teraz już tylko jadę po ściance na gładko, żeby nie wycisnąć tej pasty. Trzeba tego tutaj dać dla pewności. No czuję tam jeszcze, słuchajcie, pod palcem, że takie są te progi wyżarte. Mam nadzieję, że za dużo to tego nie będzie. Kurde, tam jeszcze. No i teraz tak, jak wciśnie się tutaj uszczelka. O, widzicie, bo to jest z acetonu. Moment.
wciśnie się tutaj uszczelka, to dlatego ten klucz jest, bo ta pasta, słuchajcie, się bardzo ciężko wyciska. I to jest, wam powiem, stara metoda, jeszcze jak ja byłem chłopcem, konserwy tak się sprzedawało, takie jakieś, nie pamiętam, wiem, że takie konserwy były i się otwierało w ten sposób konserwę. Mniejsza z tym, teraz to co musimy zrobić, to schować przede wszystkim to do pudełka z powrotem, żeby potem tego nie szukać. Teraz trzeba otworzyć to, wziąć uszczelki, znaczy o-ringi, przepraszam, może to nie uszczelka, to o-ring. Stworzeń nam nie będzie potrzebny dzisiaj. Natomiast, o, tu jeszcze tłok. Dobra, niech sobie będzie. I co robimy? I teraz założymy, słuchajcie, ależ to lodowate. Widziałem, jak na niektórych filmach mechanicy pakują tego smaru chyba pół wiadra. Także wystaje, otegowana jest cała tuleja. Także ja nie będę tutaj aż tyle tego dawał, bo nie uważam, że to było potrzebne, bo przecież ona tutaj, woda ma to otaczać, a nie smar. Więc zadam tego smaru tylko tutaj tyle, co potrzebne jest, żeby te o-ringi się nie wypracowały, żeby one były tutaj eleganckie, takie, wiecie, tego szmegołowego. Dodatkowo przemyślałem sprawę, słuchajcie, i mimo że wystarczy jeden tak na styk, to dam dwa. Jeden. Drugi są. Dwie, dlatego że tam ona będzie na tyle minimalnie wystawała, że właściwie nie zmieni to absolutnie nic. I teraz tak, to jeszcze ją też posmarujemy, bo chodzi o to, żeby ona nam się nie zawinęła, bo jakby się nam zawina, czy ona, ten o-ring jakby się nam zawinął, no to krótko mówiąc będzie maniana. O! Dlaczego będzie maniana? No dlatego, że wtedy będzie nieszczelny po prostu. Miałem coś takiego, taką sytuację, słuchajcie, jak robiliśmy centralę w tym właśnie. Widzieliście, co tam ostatnio robiłem. Robiliśmy centralę i tam są na tych kolankach, wszystkich różnych cudach, uszczelki takie. No i na jednej się niestety, ale uszczelka zawinęła, no i co? No i ciekło. I trzeba było robić robotę jeszcze raz. O! Mam nadzieję, że tu jest wszystko teraz jak należy. I żadna niespodzianka mnie tu nie spotka. Oczywiście, słuchajcie, ponieważ mamy to, co mamy, ja nie będę w stanie teraz jeszcze tego dzisiaj zrobić, założyć i tak dalej. Robię na zewnątrz, więc tutaj jest tej wilgoci tyle, że no jest dużo. Wobec powyższego posmaruję tą całą tuleję. I ona mi nie zardzewieje. To musi być zrobione dokładnie, bo inaczej po prostu cała moja robota na marne. O, pyk. Tu sobie jeszcze doprawimy, gdzie tam
żeby tego smaru nie marnować. Tu wszystko jest kurde ładnie, więc git. A to teraz można to zaaplikować. O. Nie chcę. To trzeba potraktować deseczką. Nie, tak trzeba by to zrobić. Ale leworęczny to ja nie jestem. To co mogę klepać. O, to byłoby lepsze. I tak będę tam jeszcze, słuchajcie, przed montażem tłoków dmuchał wszystko, żeby jakieś tam dziadostwo się pozbyć. O. Oto to. O co chodzi? Czemu nie idzie? Co? Kto wie? Bo ja nie wiem. Muszę zdjąć kamerę, bo nie wiem co jest grane i żeby się nie przywalić. Położę ją na razie i zaraz zobaczę co tam się dzieje. No słuchajcie, pełen sukces. Cylinder siedzi. Jest równiutko. Tutaj takie minimalne, jeju, włos wystaje. Czyli to jest dopuszczalne, bo jak przyjdzie uszczelka pod głowicę, to jest tam jeszcze ta wysokość. Także jest dobrze. No i muszę wam powiedzieć, że jestem normalnie cały dumny. W życiu czegoś takiego nie robiłem. Tylko widziałem na filmikach, jak to ktoś tam robił. A tu nagle sam takie coś. No kurczę blade. Ja wiem, to dla was jest peszka, ale dla mnie to jest coś wyjątkowego. Udało się. Także jeden element wykonany. Jak widzicie, zabezpieczone wszystkie tuleje są smarem. Wał korbowy to samo. Nigdzie tu nie widzę żadnego nalotu, nic, absolutnie wszystko jest jak trzeba. Bardzo dobrze. Jedno co teraz zostanie, to po prostu zaciskać, znaczy wciskać tutaj tłoki i założyć nowe pierścienie na tłoki. No ale o co chodzi jeszcze? Nie chcę się z tym męczyć i chcę to zrobić za jednym razem. Dzwoniłem po sklepach, nie mają tej opaski takiej, co ściska, wiecie o co chodzi, co ściska wszystkie pierścienie, żeby można było ten tłok normalnie tutaj zainstalować. Na internecie widziałem takie opaski, około 20 zł. No i zabieram się, siądę zaraz na internet i kupię sobie taką opaskę, żebym do tego miał, bo no nie mam, a nie chcę się zmęczyć po prostu z tymi pierścieniami. To jest najważniejsze, że w tej chwili naprawdę, no jestem w szoku, nie wiedziałem, że to dam radę to zrobić. Nie wiem, czy to będzie ciekło, zrobiłem jak umiałem. A jeżeli w razie czego będzie tam coś nieszczelne, to zawsze wleję ten uszczelniacz do chłodnic. On tutaj po całym układzie lata i myślę, że te mikro jakieś tam coś tam to uszczelni zawsze i będzie to jak trzeba. Dodatkowo tam jest też smar, dodatkowo jest tam ta pasta specjalna. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. To tyle z dzisiejszego takiego krótkiego filmu. Tu zostały jeszcze części, które już przyjdą przy montażu, do montażu wszystkich tłoków, ale to chyba zrobię w ten sposób, że zabiorę te wszystkie tłoki, co są tutaj, przygotuję sobie je w piwnicy w cieple, pozakładam na nie panewki, posmaruję, przesmaruję wszystko co i jak i dopiero tu przyjdę z gotowymi tłokami. Także
ta pasta, no jest minus, aha, ona działa do minus 50, więc chyba mogę ją śmiało zostawić tutaj w szopie, nic jej nie będzie, więc tu się nie muszę z tym stresować w jakiś tam sposób. Muszę w ogóle tu zrobić naprawdę porządek, żebym to tylko zdążył, bo porządek w tej szopie to jest rzecz ostatnia względem maszyn, które są do zrobienia, bo no, to jest podstawa, no. Miałem dzisiaj, słuchajcie, jeszcze jechać na pole, bo tam jeden widz, o może to tutaj damy na razie, jeden widz no, deklaruje się, żeby to zrobił, więc muszę pojechać i sprawdzić te pniaki, bo taka była umowa, no, ale ze wszystkim, kurczę, blade, sam trochę średnio. Dobra, to muszę zamknąć. O, młotek. Aha, słuchajcie, tu jeszcze przeczytałem to, co chodzi, co tam było. Zdrowych, wesołych świąt. Zdrowych, wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spełnionych w gronie rodzinnych oraz szczęśliwego nowego roku 21, a w nim wszystkiego co najlepsze oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Dawid. Pięknie, dziękuję. Jest naklejka, pomyślimy, gdzie ją nakleić, na pewno coś będzie fajnego oklejone. I czekolada dla młodego, bardzo dobrze, dziękuję uprzejmie. Także to. Tymczasem muszę sobie to naszykować jeszcze. Jeszcze te rzeczy, dobra, tłoki do piwnicy, ten tłok tutaj nowy do piwnicy, korbowody, wszystko to, co jest do piwnicy i powolutku, bez pośpiechu postaram się to zrobić, czy się uda. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą tak. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!